Leczenie rzutu stwardnienia rozsianego glikokortykosteroidami, czyli po prostu dożylne wlewy. Bardziej na bieżąco, słuchajcie, nie będę. Dzisiaj wyszłam ze szpitala po ostatnim wlewie tak zwanych sterydów, bo tak się na to mówi w uproszczeniu. Nagrywam dla Was pierwszy film na szybko, po to, żebyście wiedzieli, jakie miałam efekty uboczne, dlaczego w ogóle wdraża się leczenie sterydami w rzucie SM-u i odpowiadam na Wasze pierwsze pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. Będzie też drugi film, taki trochę bardziej medyczny w ogóle na temat glikokortykosteroidów, ale to później. Teraz na bieżąco, najszybsze pytania. Cześć, ja się nazywam Asia Dronka-Skrzypczak, witam Was na moim kanale O Choroba i właśnie skończyłam leczenie rzutu stwardnienia rozsianego sterydami w szpitalu. Z poprzedniego filmu możecie dowiedzieć się, skąd wiedziałam, czy to rzut. W tamtym filmie jeszcze nie było to do końca powiedziane, ale okazało się, że jednak trzeba będzie pójść i zacząć przyjmować sterydy, ponieważ rzuty w stwardnieniu rozsianym leczy się właśnie sterydem dożylnym albo doustnym. To, jaką formę podania leku wybierzemy, decyduje przede wszystkim lekarz, aczkolwiek tutaj podejścia są bardzo różne. Niektórzy mówią, że lekkie rzuty leczy się doustnymi, inni mówią, żeby od razu podawać wlewy. Tutaj trzeba zostawić te kompetencje lekarza, no i jakby naszym własnym też możliwością, ponieważ niektóre osoby po doustnych sterydach po prostu wymiotują, źle się czują, nie mogą ich przyjmować i wtedy przez 5 albo 3 dni przyjmuje się leki. Od czego zależy długość, czyli czy to są 3 wlewy, czy 5 wlewów, bo zwykle to są albo 3, albo 5, to zależy też od jakby rzutu i od tego, czy następuje poprawa. Po trzecim wlewie u mnie nie było jeszcze żadnej poprawy, nadal mam objawy takie, jakie miałam, zresztą po piątym nadal takie są, ale o tym zaraz powiem. Dlatego zostało mi zaproponowana dawka 5 wlewów właśnie solumedrolu, który tym razem odbywałam na SOR-ze w szpitalu w Poznaniu. Zwykle jest tak, że przyjmowanie sterydów odbywa się w ramach leczenia szpitalnego, czyli pacjent jest przyjmowany do szpitala i przez te 3 albo 5 dni przebywa na oddziale, gdzie podawane ma kroplówki. Jednak ze względu na COVID oraz na to, że na moim oddziale neurologicznym jest remont, zdecydowano się podawać solumedrol pacjentom w ramach izby przyjęć, w ramach SOR-u. No i codziennie przychodziłam rano, byłam przyjmowana do szpitala i dostawałam właśnie odpowiednie kroplówki. 6:30 rano, dzień drugi na SOR. Chcę tam być przed 7, bo od 7 otwarta jest rejestracja i wszyscy się tam zwalają, więc się umówiłam z panią neurolog, że będę przed 7, a potem jeszcze mogę zdążyć do pracy. Jak po pierwszym wlewie, jeżeli chodzi o objawy, to nie ustąpiły w ogóle, no ale też się nie spodziewałam, że ustąpią od razu. A jeżeli chodzi o objawy uboczne, to u mnie, tak zresztą jak poprzednio, to był gorzki smak w ustach, co chyba wszyscy mają. Druga rzecz to było bezsenność, jednak naprawdę po tych wlewach ja nie śpię, więc nie jestem zbytnio wyspana, pomimo że nawet brałam hydroksycynę w nocy i tak dalej. A trzecia rzecz, mnie zawsze po nich piekielnie bolą plecy w odcinku lędźwiowym, czuję takie ucisk, więc nie wiem, czym to jest spowodowane, ale w bezruchu faktycznie bolą mnie plecy. No więc okej, jadę na szczęście na SOR, mam 10 minut pieszo, w związku z tym nie będzie problemu, no i zobaczymy, co będzie po drugim wlewie, może już coś się troszeczkę jednak ruszy. Kontynuując trochę poprzedni film, co skłoniło mnie jednak do tego, aby iść po ten steryd i aby uznać te moje mrowienia i drętwienia rąk za rzut. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, samo mrowienie i drętwienie rzadko jest uznawane za rzut, nawet jeżeli trwa dłużej niż te 48 godzin. O tym, jak rozpoznać rzut, zachęcam do tamtego filmu. Ale słuchajcie, pamiętajcie też, że każdy organizm jest inny. I osoby, które już jakiś czas chorują na SM, mają pewną intuicję, mają wiedzę, znają swój organizm i ja wiedziałam i czułam, że to drętwienia i mrowienia, które mam teraz, to nie są takie zwykłe drętwienia i mrowienia. I że faktycznie no, wymagałoby to leczenia. Skonsultowałam się z neurologami, którzy potwierdzili to i faktycznie uznaliśmy, że trzeba podać te. Czy na czas podawania sterydów odstawia się normalne leki na stwardnienie rozsiane? Nie. Słuchajcie, to jest ważne, bo ludzie czasami tego nie rozróżniają. Sterydy to są leki, które mają działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne i mają pomagać w leczeniu rzutu, czyli w momencie, kiedy podejrzewamy albo wiemy, że w ośrodkowym układzie nerwowym dzieje się stan zapalny, są zaatakowane zostały nerwy i trzeba ten stan zapalny wygasić. Leki, które przyjmujemy na co dzień, jeżeli przyjmujemy leki w programie lekowym, to są leki immunomodulujące. One mają nie dopuścić do powstawania kolejnych rzutów.
Czy działają? No ja uważam, że tak, no bo to jest mój pierwszy rzut tak naprawdę, od kiedy zachorowałam te 5 lat temu, czyli no przez 5, no 4,5, prawie 5 lat byłam bez żadnego rzutu, co jest całkiem niezłym wynikiem, a ten rzut też nie jest jakoś bardzo, bardzo silny. Tak naprawdę to, czy ostatecznie był to rzut, mogłabym przekonać się dopiero wykonując badanie MRI, czyli badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem, z tym, że nie wykonuje się ich najczęściej pacjentom pomiędzy tymi badaniami kontrolnymi, chyba że nie są w programach lekowych i dawno nie mieli rezonansu, no to wtedy tak. Ale w normalnym przypadku, kiedy ja miałam już w lutym badanie kontrolne rezonansu, tam niczego nowego nie było, no to teraz uznano, że nie ma sensu tego powtarzać, żeby zobaczyć, czy to jest ten rzut, czy nie, bo czekanie na badanie, czekanie na wynik trwa bardzo długo, a w przypadku rzutu liczy się czas. Czyli ja uważam, że warto reagować szybko, konsultować się szybko i w ciągu 2-3 tygodni, jeżeli taki rzut się pojawia, należy jednak zacząć leczenie tymi sterydami. Najważniejsze, jak się po nich czułam i jakby czy jest się czego bać. Nie da się ukryć, że glikokortykosteroidy, które są stosowane bardzo szeroko, jeżeli chodzi o leczenie, mają bardzo dużo efektów ubocznych. A jeżeli przyjmujemy je w większych dawkach i we wlewach, tak jak w przypadku SM-u, no to te efekty uboczne są różne i mogą naprawdę uprzykrzyć życie. Nie jest tak, że każdy będzie miał pełną listę efektów ubocznych, każdy też inaczej reaguje. Spośród całej listy efektów ubocznych u mnie pojawiło się po pierwsze bezsenność, po drugie pobudzenie, czyli takie stany trochę nawet maniakalne, takie bardzo duże pokłady energii, których nie mogłam spożytkować, byłam taka nerwowa, cała pobudzona, które z kolei skutkowały tym, że jak opadał ten poziom glikokortykosteroidów po południu, to miałam taki zjazd, że nie miałam na nic siły. Walnęłam sobie nawet film na Instagramie, bo chyba dosyć już tej mody na brzydotę, a trochę jestem spuchnięta i ogólnie taka mało żwawa. Musimy rozróżnić jeszcze takie coś, że inaczej możemy się czuć w czasie podawania tego leku, czyli przez te 3-5 dni, a totalnie inaczej będziemy czuli się później. Bo glikokortykosteroidy to są substancje, które normalnie też wytwarza nasz organizm. Pytacie, więc wrzucam update z dzisiaj. Dzień trzeci wlewu. Jeżeli chodzi o objawy uboczne, to tak jak było, pojawiła się oczywiście bezsenność, trochę nadmiernego pobudzenia. To jest kortyzol, który powoduje pobudzenie organizmu, przygotowanie go do reakcji walki i ucieczki, czyli można być takim trochę bardziej pobudzonym, rozbieganym, pojawiają się czerwone plamy, szybsze bicie serca, czyli takie ogólne uczucie pobudzenia, ale w momencie, kiedy to opada, no to dostępuje trochę takie wyczerpanie organizmu i po prostu no tutaj mogą się pojawić bardzo silne epizody zmęczenia. Te epizody zmęczenia często występują po zakończeniu tych wlewów i ja się spodziewam, że od jutra przez kolejny tydzień będę trochę bardziej zmęczona. W jaki sposób sobie z tym można poradzić? To, czego nie przeskoczymy, to jest to, że musimy po prostu odpocząć, bo tutaj to wyrównanie tej równowagi hormonalnej, tego balansu zajmie czas i nie ma takiej możliwości, żeby w jakiś sposób sobie przyspieszyć wypłukanie tego, czy w jakiś sposób sobie dopomóc w tej sytuacji. Ja doraźnie teraz przez te 5 dni, kiedy byłam pobudzona, stosowałam nasennie hydroksyzynę, w ciągu dnia nawet hydroksyzynę, bo normalnie nosiło mnie, miałam ochotę coś robić, w ogóle miałam mnóstwo takiej dziwnej energii, ale to nie było do końca szczególnie miłe. Takim efektem ubocznym stosowania sterydów jest też niestety zatrzymywanie wody. Ja przez te 5 dni mam na wadze 4 kg więcej, ale mam nadzieję, że to jest tylko woda. No upały też na pewno temu nie sprzyjają, więc też tutaj mam nadzieję, że to się uda w jakiś sposób wyregulować. Czy sterydy działają od razu, kiedy zadziałają? Słuchajcie, to nie jest tak, że w czasie tych wlewów zawsze poczujemy poprawę. Jest bardzo różnie. Na przykład w moim pierwszym rzucie po 2 wlewach już odzyskałam widzenie w oku, natomiast mrowienie rąk towarzyszyło mi jeszcze długo. Teraz ja nadal mam te zaburzenia czucia pomimo tych wlewów i wiem, że będę musiała poczekać nawet może kilka tygodni, żeby one ustąpiły. Bo to, że został wygaszony ten najszybszy stan zapalny, to nie oznacza, że jakby te zmiany, które gdzieś ewentualnie, jeżeli zaszły w obszarze nerwów, no to one się już zregenerowały albo w jakiś sposób zabliźniły. To może trochę potrwać. Dlatego też ważna jest regeneracja, ważny jest czas i rehabilitacja. I ja na przykład używam sobie mojej tej maty do akupresury, żeby stymulować tutaj opuszki, koniuszki palców. Naciskam
Jeżdżę rękami po niej, po to, żeby trochę sobie tutaj pomóc. Ćwiczę regularnie. Mam zamiar też wybrać się oczywiście do fizjoterapeuty w tej kwestii. Tak więc tego po każdym rzucie uważam, że należy iść do rehabilitanta, iść do fizjoterapeuty i faktycznie poćwiczyć nad tym, żeby wrócić do formy szybciej. Nie przyspieszajcie tego, dajcie sobie też czas na tą regenerację. To są naprawdę duże dawki silnie działających leków. Są skuteczne, są pomocne. Bardzo często nas chorych stawiają na nogi. No ale trzeba jednak to przebrnąć i przebrnąć przez te efekty uboczne, które one dają. Mam nadzieję, że kolejny wlew, naprawdę jeszcze trochę na niego poczekam, bo mnie już trochę rzutów na razie wystarczy. Mój nastrój jest całkiem niezły, aczkolwiek byłam zmęczona tą całą sytuacją. Byłam też zmęczona tymi wahaniami nastrojów, tym pobudzeniem takim, tym, że nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Dziwnie się czułam, nie czułam się sobą. No ja już, to już za mną. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzu, bo tak jak mówię, będzie na pewno jeszcze jeden film, gdzie bardziej medycznie postaram się omówić, w jaki sposób działają glikokortykosteroidy na organizm i skąd te objawy uboczne, które się pojawiają, no, mogą pochodzić. Więc macie jeszcze czas i miejsce w komentarzach na zadawanie pytań. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.